Miniony rok pod patronatem znanej Suwałczanki Aleksandry Piłsudskiej miał zostać uwieńczony budową jej pomnika. Ta jednak do skutku nie doszła, bo choć sprawa znalezienia miejsca na postument z dużym tarciem przedarła się przez urzędniczo-samorządowe biurka, to po zatwierdzeniu lokalizacji i zamówieniu projektu u artysty rzeźbiarza okazało się, że zniknęli potencjalni sponsorzy przedsięwzięcia. Stało się to jednak na dość późnym etapie. Artysta swoje zadanie wykonał i miał prawo oczekiwać zapłaty. Tymczasem Komitet Budowy Pomnika Małżonki Naczelnika po odejściu sponsorów zniknął niczym miraż. Los tego dzieła stanął pod dużym znakiem zapytania, ale zdaniem prezydenta miasta jasne się stało, że rezygnacja z pomnika na tak późnym etapie może okazać się wizerunkową katastrofą. I choć miasto jako jednostka nie zamawiało niczego i nie podpisywało jakichkolwiek umów, wzięło temat, mówiąc kolokwialnie, na klatę. Znikający sponsorzy i patrioci z Komitetu Budowy, czczący niewątpliwie zasłużoną i znaną Olę ze Szczerbińskich, umyli ręce na dobre, pozostawiwszy po sobie zawarte w umowach zobowiązania. Dzisiaj na ratunek nie pomnika, ale wizerunku ma ruszyć społeczny komitet. Zapytaliśmy prezydenta Renkiewicza o przyszły los monumentu. Włodarz rozłożył ręce i odmawiając odpowiedzi uzasadnił tęże odmowę tak. W przyszłym tygodniu być może coś będę mógł o tej sprawie powiedzieć. Jedno jest jasne, Aleksandra Piłsudska nie ma w kraju nad Wisłą swego pomnika. Ten suwalski byłby pierwszy. Ale znalezienie 300 tysięcy na jego budowę w samorządowej kasie, czyli w kieszeni miejscowych podatników, to zbyt poważne wyzwanie. Rodzi się pomysł, by ogłosić społeczną zbiórkę w internecie, ale nie do przewidzenia jest jej efekt. Tymczasem inicjator i sprawca zamieszania, czyli Komitet Budowy, przesłał do ratusza pismo, w którym zakomunikował włodarzowi Suwałk o samorozwiązaniu. W rozmowie z regionalną rozgłośnią publicznego medium prezydent Suwałk podzielił się krótką refleksją. Chciałbym, żeby ten nowy twór, który mam nadzieję zostanie powołany, nie był zabarwiony politycznie.